Szanowni Państwo, witam serdecznie. Piotr Rokowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem pokazać dzisiaj, jak można zrobić teksturę, którą dałoby się wykorzystać w jakiejś grze. Załóżmy, że chcielibyśmy zrobić jakiś kawałek murku, który będzie miał jakieś nierówności i różne tego typu ciekawe elementy na sobie. Ale przy okazji załóżmy, że chcielibyśmy wykorzystać tylko i wyłącznie Blendera do takiej produkcji. No i jest to założenie dość smutne, ponieważ zakłada, że nie mamy żadnego innego programu graficznego. Ale szczęśliwie Blender również pozwala na pewne fajne rzeczy, takie jak na przykład korekta aspektu tekstury, tworzenie tekstur, które są bezszwowe, no i jeszcze sporo innych rzeczy. A zatem spróbujmy zrobić coś takiego. Na początku proponuję, abyśmy włączyli sobie wtyczkę, która nazywa się Import Images as Planes, jeżeli ktoś jeszcze tego nie ma. Jeżeli napiszę tutaj IMAG na przykład, to wtedy znajduję sobie wtyczkę Import Export Images as Planes. Taką wtyczkę należy włączyć, ona u mnie już jest włączona. No i teraz, jeżeli taką wtyczkę mam, to mogę wtedy spróbować wczytać jakiś obrazek, który będzie od razu traktowany jako mesh. Pojawia się wtedy nam w menu taka opcja. Te, które mam tutaj poniżej, pochodzą jeszcze z innych wtyczek, których mam tutaj powłączanych co niemiara, ale potrzebujemy tylko Images as Planes. Jeżeli wybiorę taką opcję, to jestem natychmiast w wyborze plików i poszukajmy sobie jakichś tekstur, które zrobiłem tam kiedyś podróżując po świecie, na przykład takie tekstury jak cegły. Mam ich tutaj kilka, to są zdjęcia, które są dosyć spore. I tak dla beczki weźmy sobie to ostatnie. Nie widać teraz, jakie to jest zdjęcie. Mógłbym wprawdzie włączyć podgląd, ale przynajmniej będziemy mieli niespodziankę. No i teraz jak zaimportuję takie zdjęcie, to ono jest przekształcane przez Blendera, raczej przez tą wtyczkę, na taki obrazek. I szczęśliwie się składa, że ten obrazek ma już od razu odpowiednie kształty. Dokładnie takie same, jaki miała rozmiar moja tekstura. Jeżeli teraz przybliżę sobie ten obrazek i nacisnę Alt Z, to od razu widzę, że no, są to całkiem niezłe cegły. Popatrzmy na to z góry. Jestem w widoku z góry, ortograficznym, i widzę, że te cegły będą wymagały pewnej korekty. Na przykład chciałbym usunąć te czarne plamy, które tutaj są, i poprawić jednocześnie nachylenie tych cegieł, ponieważ jak widać jest tutaj jakieś takie skrzywienie, być może perspektywiczne, być może jakieś jeszcze inne. A więc to wszystko należałoby skorygować, aby ta tekstura była w miarę sensowna. A później powiedzmy sobie, że chciałbym mieć tą teksturę trochę dłuższą, na przykład rozciągniętą gdzieś o tak. I ona powinna być wtedy tak zrobiona, aby nie było widać, że się pewien wzór na niej powtarza. No i to wszystko zwykle robi się w programie graficznym, na przykład takim jak GIMP albo Photox, czasami w Photoshopie, jeżeli ktoś posiada. Natomiast my spróbujemy zrobić to tylko i wyłącznie w Blenderze, no bo w sumie wiadomo, że Blender przecież rządzi. A więc zacznijmy pracę z tą teksturą. Po wczytaniu jej do Blendera, ona jest teraz przypisana do materiału i ten materiał jest prostym materiałem typu Diffuse. Jeżeli zobaczymy sobie ustawienia w Cycles, to ten materiał wygląda w ten sposób i mamy tutaj teksturę. Ta tekstura oczywiście jest teraz w obrazku, już się widzę, wpakowała mi w Blendera. Jeżeli zapiszę plik Blend, to będę miał tą teksturę w pliku. To dzięki aktywności opcji External Data Automatically Pack into Blend. Dzięki temu pakują się wszystkie obrazki, pliki dźwiękowe, jakieś inne rzeczy prosto do Blenda, łącznie z fontami. Także nie muszę się o to martwić, to będzie zapisywane, gdybym zapisał pliki, ona jest wpakowana teraz. Dodatkowo jak wcisnę Ctrl-T, mam włączoną wtyczkę Bartka Skorupy, która nazywa się Node Wrangler. Mam tutaj dodany jeszcze mapping automatycznie i zestaw współrzędnych, według których rozwinięta jest ta tekstura. A ona jest rozwinięta, mówiąc krótko, według siatki UV. Jeżeli włączę tryb edycji i przejdę na przykład do czegoś takiego jak UV Editing, to zobaczę, że tutaj jest rozwinięcie i to rozwinięcie w tej chwili jest puste, ale koordynaty i tak już są nałożone. Jeżeli zobaczę sobie teraz na przykład w Cycles, jak wygląda mój materiał, to będzie widać, że on został przypisany i używa mapowania odpowiedniego. W tym przypadku jest to kolor i używa mapowania, które gdzieś tutaj powinno być wybrane. Vector Mapping, jest Texture Point i jest Texture Coordinate UV. A więc używa mapowania UV, dokładnie tego, które widzieliśmy tutaj w panelu UV Editing i cała siatka UV jest rozciągnięta na całą powierzchnię mapy UV. Jeżeli ten obrazek, który wczytałem łącznie z tym meshem, otworzę sobie tutaj, a on tutaj jest wczytany jako ten DSC coś tam, to zobaczę, że moja rozwinięta siatka pokrywa dokładnie całą tekturę. Oczywiście tutaj jest inny aspekt, ale on jest również odwzorowany w kształcie tego mesha, więc nie ma żadnych sensownych deformacji, albo raczej niebezpiecznych deformacji. To wygląda w ten sposób.
Dobra, zacznijmy w takim razie pracę z tym obrazkiem od poprawienia tych plam, które tutaj mam. Aby to zrobić, mogę sobie przejść do edytora UV, w którym jestem teraz i mogę oczywiście pomalować sobie ten obrazek tak, jak chcę, aby on wyglądał. Więc przełączmy się w takim razie do trybu Paint. Włączę sobie także za pomocą klawisza T narzędzia, które tutaj są po lewej stronie i mogę zacząć pracę nad obrazkiem. Oczywiście mogę napisać tutaj HWDP albo coś równie bezsensownego, ale ja potrzebuję zamalować te plamy. A plamy mogę zamalować korzystając z tego samego obrazka. I już kiedyś o tym wspominałem, to jest zwykłe kopiowanie tekstur. Możemy w ten sposób również zrobić teksturę bezszwową, ale żeby to zrobić, to pokażę jak. Na początku wybieramy klon, czyli pędzel klonujący, a następnie wybieramy, z jakiego obrazka ma być klonowany obraz. W tym przypadku wybiorę ten sam obrazek. No i teraz mogę sobie tutaj ustawić jeszcze alfę, za chwilę zobaczymy, po co to jest. I siłę pędzla ustawię na 100, czyli na 1, to jest 100%. Mogę go także przez F powiększyć trochę. No i teraz tak, aby można było zamalować te plamy, muszę wiedzieć, skąd będę kopiował źródło, czyli skąd wezmę piksele, które wsadzę w miejsce tych plam. Można to zrobić bardzo prosto, klikając prawy klawisz i przeciągając mysz i wtedy zobaczymy, że nasz obrazek się jakby przesuwa w taki widmowy sposób. I w ten sposób mogę właśnie sklonować pewne części na pewne części. Zasada tutaj jest taka, że obraz oryginalny, ten po którym będę malował, leży nieruchomo na środku, a ten, którym będę malował, który się przebije przez mój pędzel, to jest ten, który przesuwam. A więc jeżeli chciałbym usunąć jakąś plamę, na przykład tutaj w tym miejscu, to mogę teraz sobie powiększyć to miejsce, przesunąć przez wciśnięcie środkowego klawisza i używając lewego klawisza zwyczajnie zamalować tą plamę. Nie jest to jednak dobre miejsce, ponieważ jeżeli się przyjrzymy, to ten narożnik, który wybrałem do malowania, to jest taki bardzo jednolity kolor cegły. A więc przesunę sobie ten obraz trochę niżej, ten, którym klonuję, na przykład tu, i wykorzystam jakiś fragment tej dużej cegły, która teraz jest w pierwszym planie do namalowania tej brakującej części. Dobra, no i teraz patrzymy sobie na kolejne miejsca. Jak odsunę trochę ten mój widmowy obraz, to widzę, że tu na dole już znikł ten mój zamalowany fragment. Nie widać tutaj tej plamy, ale mam kolejne plamy do zamalowania, więc możemy teraz znowu najechać na nie i używając malowania spokojnie je zamalować. To jest zwykła praca z teksturą. Oczywiście one będą niektóre jaśniejsze, te plamy, niektóre będą ciemniejsze, ale nie ma się co przejmować. Pędzel, który tutaj jest używany, można sobie zdefiniować za pomocą Paint Stroke. I tutaj jest spacing, jitter, można sobie włączyć i jeszcze również inne rzeczy. I można sobie gdzieś także powłączać coś takiego jak krzywą. I ta krzywa tutaj oznacza środek pędzla, a z prawej strony jest jego krawędź. A więc przy krawędzi widać, że ten pędzel prawie w ogóle nie maluje. A to powoduje, że pojawia mi się takie ładne przejście płynne od malowanego obrazu do tego, który jest pod nim. Zamalujmy również tą kreskę, która jest tutaj taka niezbyt elegancka. Ok, teraz odsunę trochę ten mój widmowy podgląd i zobaczymy, co tu jeszcze jest do pomalowania. Od razu widać, że te wielkie plamy można byłoby również zamalować. Wykorzystam w tym celu fragment cegły stąd, a więc jedziemy teraz z malunkiem. Trzeba być ostrożnym, aby nie zamalować tych krawędzi, które są tutaj eleganckie, więc jeżeli to zrobię w ten ostrożny sposób, to powinno się ładnie udać. Oczywiście podczas takiego malowania zależy nam na tym, aby nikt się nie zorientował, że pewne elementy obrazu zamalowaliśmy innymi elementami obrazu. I co za tym idzie, należy często zmieniać położenie tego naszego widmowego pędzla, którym malujemy. Jak widać, te części, które zamalowałem, zniknęły i już nawet trudno jest powiedzieć, w którym one były miejscu. Mamy także kilka plam tutaj wyżej. Również należałoby je zamalować. A więc gdzieś tutaj sobie postawię ten mój obraz i zamaluję tę plamę. Bardzo prosto. I gdzieś tutaj jest inna, tą też zamaluję. I tak samo bez litości zamaluję tę. O, widać, że zrobiłem nową plamę. Nie chciałbym jej tutaj mieć, więc ją teraz zamaluję innym miejscem. Dobra. No i jeszcze tu kawałeczek jest takiego nierównego, czegoś brzydkiego. Popatrzymy teraz. Teraz wydaje się, że jest całkiem nieźle, ale jeszcze są tutaj pewne elementy, które będzie później łatwo można wychwycić, ponieważ one się zaczną powtarzać, jak swój obrazek zacznę powielać w poziomie. A więc zamalujmy również te kropy, które tutaj są. Nie chciałbym, żeby były one aż tak bardzo widoczne. No i to za chwilkę będzie wyglądało bardzo elegancko i będzie się nadawało do dalszych elementów postępowania. Więc zamalmy jeszcze to, co tutaj było na górze. Jest to bardzo fajna metoda i działa dość sprawnie, nawet na laptopie, podczas nagrywania materiału wideo. Więc mimo tego, że widzicie, że niezbyt płynnie przesuwa mi się tutaj ten cały obraz, to nie szkodzi. To po prostu
nie jest aż tak okrutna rzecz. A obraz sam z siebie jest dosyć spory. Jeżeli otworzę N, to zobaczę, że to jest 6000x4000, więc znacznie więcej niż potrzebuję w ogóle do gier. Do gry tak naprawdę chciałbym zrobić teksturę, która będzie miała niewielki rozmiar, no ale na początku musimy mieć jakąś w miarę dobrą wyjściową postać, aby można było z tym później sobie pracować spokojnie. Weźmy tutaj jeszcze, poprawmy parę rzeczy. Widzę, że tu mi się trochę kiczka, co jest co, ale zaraz powinniśmy mieć to ogarnięte. Jeszcze tu kawałeczek zamaluję takiego niezbyt ładnego elementu. No i dobra, teraz zwróćmy okiem na ten obraz, jak on wygląda. Myślę, że nie ma już takich wielkich plam, które były poprzednio, a te artefakty i drobne plamki, które zostały, powinny zostać, ponieważ one dodają ładnego rysunku do tego obrazka. No i teraz, skoro już ten obraz został poprawiony, mogę wyjść z trybu Paint do trybu View i teraz mam otwarty tutaj zwykły obrazek, to jest mój edytor UV, edytor, w którym mogę malować, więc ten obrazek mogę sobie teraz zapisać. Wezmę sobie teraz image i po prostu save as image. Ale gdybym chciał to zrobić, to oczywiście zapiszę ten obrazek i będę miał jego kopię bez tych plam na dysku. Ja natomiast chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz, zanim do tego dojdzie. Mam tutaj ten swój obrazek w widoku 3D. Wcisnąłem po prostu Shift F5, przełączyłem się do 3D. No i teraz, gdybym chciał ten obrazek powielić, to na przykład załóżmy, że zrobię jego kopię i ustawię go sobie gdzieś tutaj na przykład. I to będzie moje nowe miejsce dla tej skopiowanej tekstury. Jeżeli teraz się przyjrzymy, to zobaczymy, że linie, na których leżą te krawędzie cegieł, nie są we właściwych miejscach. Po prostu z tej strony obrazka, tutaj, o, gdzieś tu, widzimy i tutaj, że one są na pewnej wysokości. Ale obrazek, który skopiowałem, postawiłem obok, ma je na innej wysokości, więc tutaj jest niedopasowane, tutaj jest niedopasowane, tu jest niedopasowane. Ogólnie rzecz biorąc, nie wygląda to dobrze. I dlatego ten obrazek należy skorygować. A to, co jest tu, to już jest w ogóle jakaś masakra. Tego nie chcemy mieć. A więc teraz, aby uniknąć tego typu niedoskonałości, muszę doprowadzić swój obrazek do pewnego wyprostowania. A więc muszę wprowadzić pewną dystorsję do tej tekstury, tak aby ona się rozciągnęła i aby ta krawędź, która tutaj stoi, była rzeczywiście poziomo, bo na razie poziomo to ona nie jest. No i teraz oczywiście powstaje pytanie, jak to zrobić. Możemy użyć do tego celu Blendera i skorygować dystorsję tego obrazka, dodać do niego dystorsję perspektywiczną oraz jakąkolwiek inną, używając prostego triku. Na początek zauważmy, że moja siatka jest w takiej wielkości jak teraz. Mogę swój obrazek bezpiecznie rozciągnąć do tej wielkości, a następnie przesunąć go troszkę niżej, aby znajdował się pod siatką. Dzięki temu siatka jest nad obrazkiem i mogę ją teraz spokojnie zobaczyć, mimo tego, że jest taka dosyć niezbyt jasnym kolorem pokazywana. Jeżeli spojrzę z góry na obrazek, to tej siatki nie widzę, ponieważ widok jest teraz ortograficzny, co jest u mnie domyślne w moim Blenderze. Ale jeżeli wcisnę piątkę na klawiaturze numerycznej, wtedy siatka nagle się pojawia i mój obrazek jest pod tą siatką doskonale widoczny. Przeskaluję go sobie tak, żeby kawałki tej siatki wystawały na zewnątrz, będzie mi łatwiej się zorientować, gdzie tak naprawdę jest linia pozioma. I jak patrzę teraz prosto z góry, to rzeczywiście będą linie poziome i pionowe, mimo tego, że mam tutaj włączoną perspektywę. Ponieważ obrazek jest dość niewiele pod siatką, to nie będę miał dużego zniekształcenia wynikającego z tej różnicy odległości między siatką a samym obrazkiem. Dlatego umieszczam go tak dość blisko pod. Teraz jeżeli spojrzę z góry i włączę tryb edycji, to mogę ten obrazek przeciąć za pomocą Ctrl-R i wstawiania jakiejś linii podziału. I teraz zobaczcie, jeżeli przesuwam taką krawędź tuż po rozcięciu, to ona deformuje mi moją teksturę, rozciągając ją w pewien sposób. Oczywiście nie chcę mieć takiego silnego zdeformowania. Wystarczy mi, jeżeli ta krawędź dodana przed chwilą będzie stała po środku, ale teraz, dzięki temu, że ona tutaj będzie, mam kontrolę nad tym, jak tekstura się będzie układać na całej powierzchni mojego plane'a. Oczywiście krawędzie mogę sobie tutaj przesuwać, przeciągając w osi Y jeden z wierzchołków i zobaczcie, jak mi to elegancko deformuje całą teksturę. Oczywiście ta deformacja jest taka dość prymitywna, to jest deformacja oparta o kalkulację wierzchołków. Jest to interpolowane liniowo, jest to tylko paskudny podgląd tutaj, ale jeżeli dodam jeszcze jedno takie rozcięcie, to sytuacja się znacznie poprawi i będę miał tutaj dokładniej liczoną tą deformację. I to, na czym mi zależy, to jest ustawienie tej linii między cegłami tutaj w taki sposób, aby była centralnie linią prostą. Więc może teraz wygumkuję sobie tę linię. Mogę nawet sobie użyć Jilly's Pencila po to, aby narysować dokładny podgląd tej mojej kreski, abym lepiej widział, gdzie ona jest.
Wystarczy tylko wcisnąć Ctrl D i trzymać cały czas wciśnięte, a potem wcisnąć lewy klawisz myszy i narysować idealnie prostą kreskę, tak mniej więcej, żeby pasowała do siatki. To jest tego typu kreska. Teraz widać ją doskonale. I teraz mogę wykorzystać to, dodać jeszcze jedno rozcięcie tutaj i ten jeden wierzchołek przesunąć w taki sposób, aby zmusić teksturę do ustawienia się na właściwej wysokości. Nie musi to być dokładnie na mojej czarnej kresce, ale widzę teraz dokładnie, jak zdeformowana była ta tekstura, jak nieszczęśliwie ona się tutaj układa. Mogę także zrobić to tutaj. Wezmę jeszcze tu, narysuję sobie kawałek linii prostej. Oczywiście to jest pi razy oko, ale do potrzeb pracy z moją teksturą całkowicie wystarczy. Tu też mogę narysować taką linię prostą dla orientacji i tutaj również. Teraz będę widział dokładnie, gdzie są moje linie, do których chcę wyrównać położenie mojej tekstury. Myślę, że także tutaj by się przydała jedna taka kreska. Ustawmy ją sobie. Oczywiście tą czarną kreskę ustawiam według siatki. Mogę zresztą także zmienić jej kolor, gdybym potrzebował, na przykład na biały, aby lepiej było widać. Albo nawet taki lekko szarawy, aby nie integrował się za mocno, nie przeszkadzał. No więc teraz zróbmy to porządnie. Mam tutaj jeszcze kawałeczek do wyrównania. To można byłoby podciągnąć lekko do góry. Tutaj jest taki punkcik, który też do góry lekko podciągnę. Ten podciągnę lekko w dół, deformując tą teksturę jeszcze bardziej. I myślę, że tu można dodać jeszcze jedno rozcięcie i to delikatnie pociągnąć do góry. I to byłoby już nawet całkiem niezłe. Być może tu jeszcze jeden punkt by się przydał. Ten ściągnę delikatnie w dół, tak pi razy oko. I teraz możemy łatwo sprawdzić, czy tego typu zabieg pomógł naszej teksturze i jak ona się będzie prezentować teraz po nałożeniu jednego końca na drugi. Wystarczy tylko, że wrócę do trybu obiektowego, wcisnę Shift D i przeciągnę ją po X. I zobaczmy teraz, że całkiem nieźle się tutaj zaczynają sklejać te krawędzie. I to jest właśnie to, o co chodziło. Nawet mogę teraz jeszcze raz kliknąć w tą moją teksturę, wrzucić tryb edycji i ręcznie dopasować sobie wysokość tej krawędzi, tak aby ona pasowała mi tutaj do tego połączenia. Zobaczcie, jak to idealnie można zrobić. Oczywiście wprowadza to deformacje tekstury, które nie są może najszczęśliwsze i ona się tutaj będzie wyginała w jakiś sposób, ale mimo wszystko daje mi to dużo kontroli i dokładnie mogę zobaczyć, jakby to miało tutaj się układać. Tak samo tutaj. Widzę, że moja tekstura powinna iść trochę jeszcze niżej, tak jak tu. No i teraz widzimy, że jest to już całkiem konkretnie powiązany układ rysunków. Wyłączę chwilowo GRIS Pencil, klikając w to oko tutaj przy warstwie GP Layer. I teraz możemy zobaczyć po odznaczeniu i po powrocie do widoku ortograficznego, jak mi się te trzy obiekty sklejają razem w jedną teksturę. Mogę oczywiście je tutaj sobie przesunąć, dopasować je troszeczkę lepiej, tak jakbym chciał, żeby było. Na przykład w ten sposób. Myślę, że tak byłoby właśnie optymalnie. No i tutaj również mogę to przesunąć trochę, żeby mieć te cegły o odpowiednich wielkościach. Taka wielkość cegieł być może byłaby nawet zadowalająca. Teraz musimy jeszcze zwrócić uwagę na to, że mimo takiego połączenia tych naszych tekstur, nadal to są jednak osobne obiekty. Każdy z nich jest osobny. Powinienem nawet troszeczkę chyba wyżej unieść, aby nie przenikały się w jakiś zły sposób, minimalnie, ale już nie będzie przenikania. No i widać także taką nierówność kolorów tutaj. Widać też przy okazji, że powinienem jednak chyba delikatnie skorygować ustawienia tekstury w tym obiekcie, więc spróbujmy jeszcze je delikatnie podciągnąć, ruszając minimalnie niektórymi wierzchołkami. Zobaczmy, jak to będzie się prezentowało. Tutaj także przypuszczam, że odrobinę do góry. No i tak można by to było chyba zostawić. Teraz jeżeli się odsunę kawałeczek, to widzę, że to jest takie. No dobra, niech to sobie tak zostanie. Teraz jeszcze skoryguję tę stronę. Nawiasem mówiąc, każda zmiana wierzchołków na moim obiekcie, na przykład tutaj, powoduje, że one się będą zmieniały tylko w tym jednym obiekcie. Każdy pozostały obiekt będzie miał te wierzchołki nienaruszone. A więc mogę teoretycznie w tym obiekcie pozmieniać wierzchołki inaczej niż w tym, który był po prawej stronie całego mojego segmentu. I oczywiście to spowoduje, że ta korekta się nie będzie powielać. A więc każdy z tych kawałków tekstury tutaj mogę niezależnie dopasowywać do swoich końców i to dodatkowo daje mi jeszcze więcej możliwości. Dobra, myślę, że tak mogłoby to zostać.
I gdyby te panele miały leżeć w taki właśnie sposób, no to teraz należałoby wygenerować z nich teksturę. Zrobić taką długą teksturę, której oczywiście wcześniej w ogóle nie miałem. Miałem tylko tą jedną, która miała rozmiar 6000 na 4000. Ale teraz będzie tego po prostu ten aspekt tutaj, czyli stosunek długości do wysokości tekstury będą po prostu zupełnie inne. No i teraz pytanie, jak to zrobić? Oczywiście muszę wyrenderować sobie obraz, który będzie zawierał cały ten mój układ tutaj. On jest płaski, powinien być dobrze oświetlony, więc zróbmy coś takiego. Na początek przywrócę sobie widok default. Sprawdźmy, jak to wygląda tutaj. To jest OK. I teraz ten materiał, który mam na każdym z tych obiektów, to jest materiał, który nazywa się po prostu tak samo jak obrazek, z którego go wczytałem. I to jest OK, ale na każdym tym obiekcie jest dokładnie ten sam materiał. Widzimy, że tu jest trójka, a to oznacza, że mamy trzech właścicieli. Czyli trzy te obiekty są właścicielami tego materiału. Zatem, jeżeli zmienię ten materiał na jednym obiekcie, to na wszystkich pozostałych również on się zmieni. I to, co potrzebuję tutaj zrobić, to zmienić shader diffuse na shader o nazwie emission. Dzięki temu nie będę miał żadnego cienia, a te moje ściany, te plainy będą po prostu świeciły w ciemności. Jeżeli włączę teraz podgląd, proszę zobaczyć, one są bezcieniowe. Nawet jeżeli wyłączę całkowicie światło na scenie, wyłączę ambient occlusion, one nie mają tutaj w ogóle nic do tego i po prostu wydajnie sobie elegancko świecą. No i teraz takie coś muszę wyrenderować. A więc ustawmy sobie kamerę. Na początku spójrzmy na scenę, więc widzimy, że te moje plainy tutaj leżą spokojnie płasko, a kamera jest nachylona pod pewnym kątem. Jeżeli wcisnę Alt-R, zresetuję obrót kamery. Mogę także wcisnąć Alt-G, aby zresetować jej przesunięcie i podniosę ją teraz troszkę do góry. To, jak wysoko ją podniosę, nie jest istotne, ponieważ miałoby to znaczenie tylko w kamerze perspektywicznej. Jeżeli podzielę swój ekran i tutaj włączę widok z kamery, to zobaczymy, że podnoszenie kamery rzeczywiście zmienia cokolwiek, ale ja tą kamerę zamienię na kamerę ortograficzną. Teraz, kiedy ona jest zaznaczona, klikam w ten panel z kamerą i wybieram zamiast Perspective guzik o nazwie Orthographic. Powiększę to, aby to było trochę lepiej widać. Jeżeli wybiorę sobie Orthographic, kamera w tym momencie może być na dowolnej wysokości, ponad obiektem, natomiast w obrazie w ogóle nie ma to żadnej zmiany, nie ma różnicy. I taką kamerę właśnie potrzebuję. To teraz, jak można ustawić to powiększenie? Jest robione za pomocą Orthographic Scale. A więc mogę się włączyć do widoku kamery tutaj i powiększyć sobie albo pomniejszyć ten widok za pomocą Orthographic Scale w taki sposób, aby mieścił się w moim widoku cały obrazek. Widzimy też, że ten obrazek nie jest idealnie w środku, a to dlatego, że pozycjonowałem niezależnie te jego końce i wcale nie musiałem ich ustawić równo. A więc musimy trochę dopasować kamerę względem ułożenia tych naszych obiektów. A więc na początku dopasujmy kamerę, zaznaczam kamerę, teraz przesuwam ją minimalnie, tak aby po każdej stronie tutaj zostało tyle samo miejsca i dodatkowo pomniejszam jej rozmiar za pomocą tej skali. Tak, żeby mniej więcej tutaj mi się załapały te krawędzie. Jeżeli powiększę to tak, że widzę je dokładnie, to mogę zrobić to nawet bardzo precyzyjnie. Ale tutaj nie muszę się przejmować aż tak bardzo precyzją, ponieważ jeżeli obecne te kilka pikseli obrazka z tej strony, to nie będzie żadnej straty. Ten obrazek w moim modelu tu na końcu nie będzie miał tekstury, która się będzie zawijała i nakładała na tą teksturę. Robię po prostu trzy segmenty, które jak uważam wystarczają i taka będzie moja tekstura tego murku na przykład do gry, gdybym chciał zrobić coś takiego. Teraz potrzebuję dopasować skalę w pionie, czyli tą, która jest w osi Y w tym momencie. I to mogę zrobić korzystając z panelu, który nazywa się Resolution na zakładce Render. Jeżeli tutaj będę ruszał na przykład współrzędną Y, to zobaczymy, że elegancko będę skalował tylko pionowe wymiary kamery. Natomiast poziome nie będą się ruszały. Natomiast gdybym chciał najpierw skalować wymiary poziome, to będzie podobna sytuacja. Będę po prostu skalował wymiar pionowy. Dzieje się tak dlatego, że ta kamera jest kamerą ortograficzną, a więc to, co jest najważniejsze dla niej, to powiększenie całego obrazu bez względu na aspekt tej kamery. A więc mogę sobie tutaj ustawić na przykład, powiedzmy sobie, 6000. Jeżeli będę chciał, żeby moja tekstura była bardzo duża, a następnie wysokością Y dopasuję tylko brakujące elementy i to będzie coś tam koło 1300 i tak dalej.
Moja tekstura może mieć jednak wymiary znacznie mniejsze, ponieważ będę chciał zastosować ją w grze. A w grze, normalnie, nie powinno się robić tak dużych tekstur, chyba że macie naprawdę wypasiony sprzęt sprzed następnych, a raczej za następnych 10 lat. Myślę, że za 10 lat będą komputery, które spokojnie ogarną takie tekstury. Natomiast dzisiaj to nie zawsze jest jeszcze takie popularne. A więc wpiszmy sobie tutaj rozdzielczość, no taką niezbyt dużą, przeciętną 2048 w poziomie. A pion sobie dopasujemy odpowiednio, tak aby pasowało wszystko. Dzięki temu uzyskamy tutaj jakieś 450, 460. Nie jest to dobry rozmiar, więc spróbujmy zrobić coś bardziej podzielonego przez 2. Dam tutaj 448. I to będzie, myślę, ok. I teraz oczywiście mam 50%, więc ustawię sobie 100%. I taki obrazek mogę już wyrenderować. No i teraz pytanie, jak to zrobić? Oczywiście każdy wie, że można wcisnąć guzik F12, no i haha, wszystko będzie wyrenderowane. Tu jeszcze jedna rzecz, proszę zobaczyć, że kamera moja wystaje poza tą teksturę, a to niedobrze, więc będę musiał pewnie wziąć tą skalę i delikatnie kamerę jeszcze pomniejszyć. Ok, to będzie w porządku. I tutaj będę musiał jeszcze w ustawieniu kamery jeszcze bardziej pomniejszyć sobie ten widok gdzieś do tego rozmiaru. 474 piksele wychodzi. No i tak zostawię. Na razie się nie będziemy przejmować tym, że wymiar tej tekstury nie jest tak dokładnie podzielny przez 2, chociaż do gier tak powinno być, ze względów optymalizacyjnych. No ale na razie niech to tak będzie. Ok. Więc myślę, że będę miał pokrycie teksturą całego obrazka. Sprawdzę jeszcze z lewej strony, jak wyglądają narożniki. Widzę, że obrazek delikatnie wystaje. To będzie może 1 piksel, może 2 piksele. A może ułamek. No i teraz tak, mamy to wyrenderować. Oczywiście można wcisnąć F12 albo guzik render i poczekać, aż to się wyrenderuje, więc na początek dla pewności, żeby Blender się nie powiesił albo nie wysypał, zapiszę sobie to przez Ctrl S i zapiszę to jako Untitled Blend, po prostu w katalogu domowym, żeby się nie przejmować. Dobra, wszystko zostało zapakowane, zapisane elegancko i teraz wciskam render. I ten obrazek się renderuje, jak widzicie, tak dosyć powoli, używając wszystkich ustawień typowych dla Blendera. Jest 256 sampli, są tile niewielkie. Tak by się to normalnie odbywało w Cycles i nie jest to oczywiście nic złego. Ale możemy to zrobić szybciej. Aby to zrobić szybciej, przede wszystkim wybieramy sobie liczbę próbek przyznanych do sampling. I na początku wpiszę jedną próbkę, ponieważ nie potrzebujemy ich wiele, ale to może okazać się za mało, więc za chwilę sprawdzimy, jak to będzie. Następnie ustalamy, ile bounce'ów będziemy chcieli mieć policzonych i niech wartość tutaj 12 zostanie. Transparency nie ma, glossy nie ma, transmission nie ma, zostaje tylko diffuse. Diffuse zostawiam na 4 domyślnie i tak światło się nie będzie odbijało od niczego, tylko będzie od razu trafiało do kamery. Tym bardziej, że wyłączyłem tutaj jakieś ustawienia tła, więc nie ma się czym przejmować. I mam tutaj jeszcze coś takiego jak liczba threadów i jaki jest rozmiar kafelków. No i teraz możemy te kafelki sobie powiększyć albo pomniejszyć. Jeżeli ktoś ma kartę graficzną używaną do obliczeń, to może je powiększyć do dość sporych wartości, na przykład 512x512. Na procesorze zwykle wybiera się małe kafelki, takie jak 32x32. Sprawdźmy, ile czasu zajmie teraz render. Wciskam F12. Tutaj pojawia się oczywiście render i bam, mam wyrenderowaną teksturę, która nie wygląda wcale aż tak źle. I zajęło to 3 sekundy 30 setnych. Jeżeli jednak wpiszę tutaj albo zignoruję w ogóle te ustawienia i dam Progressive Refine, to będzie oznaczało, że nie będzie kafelków w ogóle, tylko całość będzie liczyła się od razu za jednym zamachem. Wciskam teraz klawisz J, aby przejść do innego slota podglądu mojego renderu. Na 2 teraz jestem, a na 1 mam swój stary obrazek wyrenderowany. I teraz wcisnę znowu F12 i zobaczymy, ile czasu to potrwa. Jak widać, potrwało to tylko sekunda 74 setne, a więc jest prawie 2 razy lepiej. No powiedzmy sobie. No i teraz tak, oczywiście ten obrazek, który tutaj mam, jest niestety zbyt kiepsko wyrenderowany. Zobaczcie, jakie to są grube piksele. A jeżeli bym na przykład zrobił coś takiego, że dam tych bounce'ów, znaczy na render, nie bounce'ów, tylko sampli na render, na przykład 16, to wtedy może się okazać, że ten obrazek wyjdzie znacznie lepiej. Przełączę się teraz do slota numer 3, aby to porównać. Wciskam F12 i oczywiście czekamy. I widać teraz, że jest sample 3 liczony, 4, 5. No i to oczywiście trwa jakiś czas, już jest sporo sekund, które minęły. Ale mimo wszystko to doprowadzi do uzyskania lepszej jakości obrazu. Musimy pamiętać, że ten obraz uległ przeskalowaniu. On miał normalnie wymiary znacznie przekraczające
6000, jeżeli miałbym być dokładny co do piksela, a my go zmniejszamy do 2000 na coś w ogóle śmiesznie małego. Jeżeli teraz powiększę i popatrzę, to zobaczymy, że piksele tutaj są znacznie bardziej rozmyte i mają o wiele bardziej przyjemny wygląd. Na przykład poprzedni render był taki ziarnisty. Widać teraz to ziarno. Natomiast w przypadku 16 próbek już jest ich znacznie mniej tych pikseli i to wygląda znacznie lepiej. Dzięki temu nasze przetwarzanie tej tekstury będzie później także trochę przyjemniejsze i nie będziemy mieli zbyt wielu artefaktów. Myślę, że takim bezpiecznym ustawieniem tutaj może być na przykład 32, żeby był jakiś równy rachunek wyrażony liczbą szesnastkową. Żartuję oczywiście, ale to może już wystarczyć. Jeżeli sprawdzimy, jak to się renderuje na, powiedzmy sobie, czwartym slocie, w powiększeniu, to będzie widać pewne przebiegi, które się będą aktualizowały. To jest pierwszy przebieg i widzimy, że w kolejnym ten blur tutaj robi się coraz bardziej taki ładny, coraz bardziej gładki. I widać, że od próbki 9 trudno zauważyć jakieś nowe zmiany. Nie widać, żeby tu się coś zmieniało jakoś istotnie. Może jakiś delikatny piksel czasem drgnie, a więc przypuszczalnie 10-12 próbek na ten obrazek wystarczy. To zależy od Waszej tekstury, zależy to od Waszej rozdzielczości, to jeszcze zależy od tego, czy w materiale tym, który tutaj jest, ustawiliście jakąś inną siłę światła i ewentualnie od tego, jaka była pierwotna tekstura, a więc zależy to od wielu rzeczy. Niemniej jednak wydaje się, że 32 to już jest wystarczające i duże zmiany nie nastąpią, nawet gdybym to zmienił na 64 albo nawet na 1000. I myślę, że taką teksturę możemy teraz spokojnie zapisać jako wynik naszego renderu i będziemy mieli obrazek, który będzie miał rozdzielczość taką, jak tutaj ustawiliśmy. A więc zapiszmy go sobie jako Save as Image i teraz nazwę go tutaj Color. Albo po prostu przez K Color i niech to będzie Color Map. Zapiszę go jako obrazek PNG. Mam tutaj kompresję włączoną 100%. Obrazek może być 16-bitowy. Będzie wtedy lepiej pamiętał wszystkie informacje o kolorach. I takie coś jest ok. Oczywiście on może być spory przy zapisie, bo jednak jego rozdzielczość była dość duża. Możemy sprawdzić przez wciśnięcie F3, jaki był duży. I widzimy, że zajął 5,5 MB. Dobra, Escape, żeby go drugi raz nie nadpisać. No i teraz popatrzmy na ten obrazek. Oczywiście widać, że tutaj powtarza się pewien cykl, pewien jakby schemat. W tym przypadku nie jest to aż tak bardzo widoczne, pomijając tą górną część i dolną. Natomiast tutaj to jest ewidentnie widoczne na całej tej wysokości. Więc w tym momencie możemy ten nasz obrazek, który jest naszym renderem tutaj, próbować znowuż poprawić, pomalować, zamalować, zabazgrać te elementy, które są tutaj, tą granicę. I mogę wejść teraz spokojnie do trybu Paint i zobaczcie, mam tutaj wynik renderowania i po tym wyniku renderowania mogę malować. Niestety chyba jednak nie mogę, więc skoro się tak okrutnie przeliczyłem, to zwyczajnie z miną twardziela wcisnę Shift F10, aby wrócić do tego edytora i obrazek sobie po prostu otworzę i wczytam. Bo teraz mam tutaj tylko render result, a to jest niestety blok danych, którego nie można edytować. Przynajmniej nie w tym trybie, który teraz chciałem mieć. Więc to jest mój oryginalny obrazek. Widzimy, że on tutaj już jest w tym trybie Paint i to nie jest ten, o który mi chodzi. A ja muszę wczytać ten swój render, który przed chwilką zapisałem na dysku. Więc biorę Open Image, wczytuję sobie z katalogu domowego Color Map. OK, on jest wczytany teraz. No i trzeba się teraz przełączyć po prostu do trybu malowania obrazka. I mam tutaj już ustawiony pędzel klonujący i jest wybrany również ten stary obrazek, którego prawdziwą wielkość widzimy teraz. Zobaczmy, jak ogromny on był. To jest 6000 na 4000, a nasz to jest tylko 2000 na jakieś tam niecałe 500. Więc gdybym chciał teraz klonować ten obrazek nim samym, to musiałbym przede wszystkim wybrać źródło klonowania, które będzie właśnie tym Color Map, a więc tym mniejszym. No i teraz trzeba po prostu ustawić się w taki sposób, aby sprytnie zamalować tą granicę, żeby nie było jej widać. Zmienię także wielkość pędzla, wciskając klawisz F i przesuwając klawisz myszki. No i teraz prawym klawiszem ustawię się najpierw tak, aby było dokładnie widać obie kopie. To jest mniej więcej tego typu położenie. I teraz jak przesunę się z moją kopią, to widzę, że należałoby sklonować chyba ten fragment o tu gdzieś na górze, tak aby nie było widać kolizji. I już mam górę, zobaczcie, zrobioną. Elegancko mi się nałożyła ta cegła. Natomiast tutaj być może trzeba byłoby zamalować całkiem tą granicę między cegłami, bo nie chciałem mieć takiej malutkiej cegiełki w tym miejscu. Zróbmy coś takiego. Oczywiście tutaj jest ta granica teraz w miarę ok. Widzę już, że bolą mnie oczy od tego podglądu, ale jeżeli przesunę sobie tą cegłę w to miejsce, to
to mogę teraz tą granicę próbować śmiało zamalować, się nie martwić o to, że ona będzie jakoś widoczna. Jeszcze trochę pomniejszę pędzel, dzięki czemu on też się robi troszeczkę bardziej precyzyjny i starannie zamalowuję tą jedną granicę, która tutaj była widoczna. No i teraz jak się cofnę i odsunę mój kopiujący layer, to widzę, że nie ma tutaj żadnej sensownej granicy, którą można byłoby szybko zauważyć. A więc trzeba to tylko powtórzyć jeszcze dla tego elementu, który tutaj jest. I jak widzimy, ten prosty proces pozwala nam opanować całkowicie dystorsję tekstury, nakładanie się tekstury, bezszwowość tekstury, no i jeszcze mnóstwo innych rzeczy, o których nie mówiłem. Możemy także zrobić color grading, możemy skorygować czerwone oczy, korzystając z narzędzi, które dostępne są w Blenderze. A to, że one są rzadko wykorzystywane, to już nie jest wina Blendera. Tylko być może nie jest to zbyt popularne narzędzie do przeróbki 2D obrazków. Dlatego właśnie chciałem zrobić ten tutorial, aby to pokazać i wyjaśnić. Mam nadzieję, że Wam się do czegoś przyda. Maluję teraz krawędź tutaj, wzbogacając ją troszeczkę o jakieś nieistotne szczegóły. Tak, aby się wydawało, że to jest coś rzeczywiście super, hiper ciekawego. Chociaż to jest tylko zwykły kawałek cegieł. Tutaj mamy też różnicę szerokości i możemy to skorygować, malując nową krawędź w tym miejscu, która będzie oczywiście odpowiednio się jakoś tam zwężać lub rozszerzać. Muszę tylko znaleźć gdzieś taką krawędź. Krawądź albo krawędź. Czasami mam dziwne problemy z wymówieniem tego słowa. Poszukajmy jakiegoś miejsca. Może takie tutaj skopiuję. Teraz zwyczajnie wystarczy ją namalować i już. Proszę zobaczyć. Nowy kawałek krawędzi się tu wkleił. Jest może aż zbyt oczywista, zbyt dobrze namalowana. I widać też, że tu jest taki kawałek nieprzyjemnie gładkiej ściany, więc to także mogę zamalować, na przykład wykorzystując fragment tej ściany tutaj. Muszę tylko uważać, aby nie nadpisać niepotrzebnie krawędzi, które już gdzieś tam są. No i będę miał po prostu jaśniejszy fragmencik tutaj. Zobaczmy, jak to wyszło. No i myślę, że jest spoko. Jak na nasze potrzeby to wystarczy, tym bardziej, że tą teksturę później i tak jeszcze pewnie zmniejszę, ponieważ 2000 to może być sporo i w grze może troszeczkę lagować. Widać także, że tutaj jest taki jasny element cegły, a zaraz obok niego jest ciemny element cegły. I to może powodować pewne problemy w przyszłości, dlatego namaluję jeszcze jakiś kawałeczek cegły ciemniejszej obok, tak aby trochę pociemnić tą jasną część. Wystarczy tutaj dosłownie kilka takich kresek, jakiś artefakt, żeby ona tak mocno nie wyskakiwała z tła. I proszę zobaczyć, już wygląda lepiej. Dodam jeszcze do niej jakąś inną cegłę z innego miejsca. Musiałem tylko znaleźć jakąś taką w miarę ciemną. Ciemno jest chyba nawet trochę wyżej. Może taki kawałeczek. A więc jest tutaj sporo zabawy z tym. I jeżeli nie będziemy zbyt wiele takich korekt wprowadzać do naszego murku, no to wtedy nie będzie to aż tak ewidentne, że były tutaj jakieś modyfikacje. Nie będzie się powtarzał żaden schemat kolorystyczny czy coś takiego. Ja tutaj trochę się bawię z tą cegą, ale w sumie mógłbym tak nie zamulać i jechać z tematem dalej. Popatrzmy jeszcze przez chwilę, jak to wygląda. No i powiem Wam, że to jest całkiem spoko. Ta część jest elegancko zamalowana. Nie możemy pokazać, w którym miejscu była krawędź i została nam jeszcze krawędź, która jest tutaj. Ona jest również prosta do skorygowania. Wystarczy tylko ustawić dwie tekstury na początku we właściwych miejscach, później jedną z nich trochę przesunąć, no i zamalować te brakujące części, a może po prostu samą tą krawędź. Więc spróbuję to zrobić tutaj taką dosyć chybotliwą linią i proszę zobaczyć, może trochę za jasny jest ten fragment cegły. To też może powodować problemy, więc spróbuję tym jeszcze trochę posmyrać. Dalej jest trochę za jasny, weźmy sobie ten kawałeczek i ten pociągnijmy aż do brzegu. Myślę, że tak mogłoby zostać. Nie widać już tej krawędzi. To jest ten nasz główny cel, który chcemy osiągnąć. Teraz tutaj delikatnie tą krawędź zamalowuję. Mogę sobie wziąć resztę z innej cegły. Więc widzimy, że jest to prosta sprawa. Trzeba tylko opanować zwykłą klawiszologię, zwaną także przez niektórych gałkologią. Dobra, tu jest następna krawędź do zamalowania. Być może to będzie zbyt dobrze widoczna kreska. Widzimy, że cegła, po której malowałem, była bardziej szara. Mój kolor tutaj jest jaśniejszy, więc spróbuję pociągnąć to troszeczkę innym kolorem. Gdzieś tu w okolicach powinna być cegła, która jest trochę ciemniejsza w ubarwieniu i powinna dać radę. Tak mogłoby to zostać, już nie rzucają się w oczy te zmiany. Tu również jest jakaś taka dziwna, niezbyt elegancka krawędź, więc ją także trzeba zamalować. No i tak cierpliwie postępując, pozbędziemy się wszystkich brzydkich artefaktów, które nam tutaj psuły wizerunek i wygląd tej naszej tekstury. A przecież chcemy, żeby tekstura była wypasiona. No więc nad tym trzeba trochę pracy włożyć. Dobra, sprawdźmy teraz, jak to wygląda. I tu jest taka bardzo brzydka krawędź,
którą również chciałbym usunąć, możemy wprowadzić w to miejsce zwykły podział między cegłami, tak po prostu, żeby udawać, że coś tutaj było. Mogę wykorzystać na przykład podział, który wezmę sobie stąd. Ustawię go tylko w odpowiednim miejscu, tak aby pasował do podziału między moimi cegłami. Nawiasem mówiąc, tutaj jest to alfa, to jest właśnie przezroczystość naszej nakładki, a więc mogę mieć pełną nieprzezroczystość albo pełną przezroczystość, jeżeli chcę, a normalnie jest ustawione 0,5, co jest najczęściej wystarczające. To zależy również od kontrastu waszej tekstury, czy dobrze będziecie widzieli wszystkie szczegóły, czy nie. Można sobie to zmienić w razie czego. Dobra, myślę, że tak zrobimy. Namalujemy tutaj tą teksturę. Ciach, ciarach, ciach. I załatwione. Oczywiście to jest jaśniejsza tekstura, więc możemy ją trochę pociągnąć dalej i oczywiście przekontrastować jeszcze z jakimś innym dodatkiem skądinąd, tak żeby zmieszane były ze sobą i wstrząśnięte. Dobra. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. No, jest dosyć mocna zmiana, więc poszukam raczej czegoś ciemniejszego tutaj. Albo pojaśnię też resztę tej cegły. Zobaczymy, jak to się będzie miało do reszty. Jak widzimy, prosta zabawa i całkiem przyjemna. Daje dobre efekty. To jest zdecydowana zaleta Blendera. Dobra, no i myślę, że tak, możemy to zostawić. Nie podoba mi się ta cegła. Ona była tutaj bardzo gładka, więc może ją po prostu pomaluję do końca. I już taka wtedy zostanie na zawsze. OK. Myślę, że tak może zostać. Dobra, i tak się nikt nie kapnie, jak popatrzy na nią, a będziemy mieli ładny murek dokończony. Widać teraz mimo wszystko pewną zmianę jasności, ale tą zmianę jasności będziemy starali się skorygować później w postprocessingu, który za chwilkę zrobimy. Także teraz mogę wrócić do normalnego trybu View i ten obrazek, który tutaj mam, trzeba teraz zapisać. To jest nasz color map, ale powinniśmy go zapisać jeszcze raz, aby uzyskać to sklejenie bezkrawędziowe szczegółów tekstury. Więc weźmy sobie Save Image po prostu. No i teraz ta nasza bitmapa została zapisana bez najmniejszej żenady. Teraz następny krok w obróbce takiej tekstury to jest pozbycie się różnic cieniowania tutaj. Chociaż ten kolor mogłem nawet zostawić, ale na pewno będę chciał wygenerować zaraz jakąś bump mapę z tego. Czy też specular map, albo może nawet normal map. I to wszystko możemy zrobić elegancko w Blenderze. A więc przełączę się na chwilę do compositingu. Tutaj są nody, takie zwykłe postprocesujące obraz. I jest w podglądzie widoczny nasz backdrop, czyli wynik renderowania, który mieliśmy poprzednio. Widzimy też, że ten backdrop nie ma jeszcze skorygowanych tych wszystkich detali. Zamiast naszego render layers, który jest tutaj domyślnie, wstawię sobie inny rodzaj noda. Jeżeli mamy włączony Node Wrangler, Bartka Skorupy i Grega Zala, możemy wcisnąć Shift-S, aby zamienić noda, którego mamy zaznaczonego, na jakiegoś innego. Ja w tym przypadku wezmę Input Image. Widzimy, że node się zamienił, ale zachował wszystkie połączenia, które mieliśmy do tej pory. I teraz mogę w tym nodzie otworzyć listę i wybrać nasz color map, który przed chwilką poprawiałem w edytorze UV. Widzimy, że nie ma tutaj granic, nie ma ostrych krawędzi i ten obrazek trzeba teraz troszeczkę przetworzyć, aby on jeszcze lepiej wyglądał. Przede wszystkim chcemy wygenerować bump mapę, a więc obrazek będzie czarno-biały i nie tak szczegółowy. Trzeba go rozmyć za pomocą operacji blur. Dodaję w takim razie filtr o nazwie blur. Dodałem go tutaj, podłączę do niego viewer, no i ten blur ustawię sobie jako fast Gaussian, dość szybko, elegancko rozmywa i rozmyję go początkowo na 5 pikseli. Widzimy teraz, że nasz obrazek już został rozmyty, więc straciłem część szczegółów, które tutaj były, ale dla pewności mogę rozmyć ten obrazek jeszcze raz o kolejne 5 pikseli. A więc podłączmy się viewerem do niego i teraz widzę, że tych szczegółów już naprawdę tutaj nie będzie. I teraz, aby wygenerować z tego sensowną bump mapę, która będzie dobra na przykład do displaysa, gdybym taki chciał, należy ten obrazek skonwertować na odcienie czerni i bieli. Wykorzystuję do tego konwerter RGB to W, czyli RGB to BW, no i mam obrazek w odcieniach szarości. Ale ten obrazek w odcieniach szarości należy jeszcze skontrastować, ponieważ on teraz jest zbyt blady, aby można było z nim pracować. A więc potrzebuję dodać kolejny nodzik i mogę wykorzystać tutaj dwa nody w zasadzie. Albo krzywe RGB, które są w grupie kolor i wyglądają w ten sposób. Za ich pomocą mogę przyciemnić ten obraz, tak jak teraz, albo go pojaśnić, wyginając odpowiednią krzywą. Albo mogę podbić kontrast za pomocą dwóch punktów w kształcie takiej literki rozciągniętego S. I to jest bardzo dobry, że tak powiem, edytor do tego typu zastosowań. Albo oprócz tego noda mogę także użyć innego, który jest troszeczkę gwałtowniejszy i nazywa się Color Ramp.
Kolor ramp wygląda w ten sposób i cały obrazek tłumaczy na taki gradient, czyli najjaśniejsze piksele w obrazku są białe, najciemniejsze piksele w obrazku są czarne i to, co ustawię pomiędzy, będzie traktowane jako równe rozłożenie kolorów. Ten node nie wymaga konwertera RGB to BW, więc mogę do niego podłączyć bezpośrednio mój obrazek i na wyjściu dostanę obrazek, który jest monochromatyczny. I ten obrazek teraz mogę na przykład podbić troszeczkę, żeby był jaśniejszy albo żeby był ciemniejszy. Jeżeli będę zmieniał położenie tych suwaków tutaj, to moja przestrzeń kolorów będzie się zawężać i wszystkie kolory obrazka będą mapowane do wybranych przeze mnie odcieni na tym pasku, a więc obrazek zaczynać się będzie i tak od lewej strony całkiem, ale wszystkie odcienie szarości, które były w tym miejscu ułożone tak równo jak w histogramie albo statystycznie według jasności, będą całkiem czarne. Dlatego widzę, że wszystkie ciemne elementy obrazka stały się czarne. Jeżeli dam tej czerni mniej, to mniej kolorów zostanie poczernionych. Tak to można rozumieć. I tak samo jest oczywiście z drugiej strony. Im więcej jest białego na tym pasku, tym więcej białych elementów będzie w moim końcowym obrazku. A więc jest to bardzo silnie działający node. Może wprowadzić bardzo drastyczne zmiany do mojego zdjęcia albo przetwarzanej grafiki, ale jest to także dobre z pewnych względów, ponieważ mogę tutaj ustawić bardzo silny kontrast i na przykład wyciągnąć tylko połączenia pomiędzy cegłami. Jednak ten node działa na razie zbyt silnie i zachowam go sobie na później, natomiast wrócimy do tego RGB krzywe i zobaczymy, jak to wygląda. Widać teraz, że w przypadku, gdy kontrast jest taki dosyć słabowaty, to pojawiają się takie pasma tutaj. Widać, że są cztery takie pasma i one są dosyć ciemne. One są ciemniejsze niż cała reszta tego obrazka. Jeżeli będę manipulował tymi krzywymi, to łatwo zobaczę, że w pewnych momentach one naprawdę są ciemne i przeszkadzają. Jeżeli przykroję trochę kolory, podbiję jeszcze górę, to się okaże, że będę dostawał takie ciemne pasma. I to jest efekt tego, że nasza tekstura była na krawędziach trochę ciemniejsza. Być może z powodu winietowania aparatu, być może z jakichś innych przyczyn, ale teraz chciałbym to skorygować. I można to skorygować korzystając nawet z takiego podglądu teraz, który jest dosyć ostry i można go nazwać takim surowym, ale jak to skorygować, to zaraz pokażę. Oczywiście potrzebujemy dodać node, który będzie nam tworzył taki gradient tutaj. Ten gradient utworzy sobie z maski. Maskę, którą tutaj dodam, nazywamy Box Mask i to jest taki mały nodzik, który pozwala mi zdefiniować prostokątną maskę na moim obrazku. Ta maska powinna być wyższa niż obraz, więc na razie sobie ustawię to w ten sposób. Widzimy tutaj taki prostokąt biały. No i teraz ustawić należy odpowiednie położenie tego prostokąta. To położenie powinno być zbliżone do na przykład takiego miejsca, pi razy oko oczywiście, a szerokość tego prostokąta powinna być gdzieś taka, myślę. O. I teraz, jeżeli chciałbym być bardzo precyzyjny, to mogę nawet zmienić rotację tego prostokąta, tak by on nakładał się idealnie na tą moją ciemniejszą strefę w moim obrazku. Ale na razie zostawię rotation na 0, po prostu po to, aby zobaczyć, jak to będzie w ogóle wyglądało. I teraz, po co nam taka maska? Do czego to ma służyć? Otóż pomysł na korektę tych wszystkich ciemnych miejsc jest taki, aby nałożyć na nie troszeczkę jaśniejszy obraz tej samej klasy, ale jaśniejszy, żeby on był rozmyty i trochę się rozpływał na bokach. A więc użyję do tego takiej maski, aby ten obraz na bokach rozmyć. Teraz ta maska wygląda w ten sposób. Aby ją rozmyć, dodaję do niej blur. Oczywiście znowuż fast gaussian, aby nie tracić dużo czasu na obliczenia. I rozmyję to, powiedzmy sobie, na 40 na 50 pikseli. Tak wygląda rozmycie. I teraz mogę użyć takiej maski do tego, aby zmiksować sobie wynik działania tego noda na przykład z wynikiem działania takiego noda, który robi mi surowy obrazek, na przykład taki jak tutaj. Zobaczcie, to jest przecież coś, co wyszło z tej konwersji czarno-białej RGB to BW, a to już jest po przekontrastowaniu obraz, który nadawałby się elegancko na bump mapę. Aby takie coś zrobić, o, widzę, że włączyła się lodówka, być może słyszycie, aby takie coś zrobić, potrzebuję mieć node o nazwie Mixer. Dodaję go z grupy Color Mix, dołączam do mojego oryginalnego RGB, i teraz miksowanie odbywa się razem z kolorem białym, więc nic ciekawego nie widzimy. Ale jeżeli użyję tej maski, którą tutaj miałem, jako faktor, to w tym momencie to miksowanie będzie dotyczyło tylko tego miejsca, w którym była moja maska. I teraz w to miejsce, gdzie jest kolor biały, chciałbym wsadzić ten sam obrazek, tylko po prostu delikatnie jaśniejszy. I mogę go wziąć sobie na przykład stąd. Jeżeli to zrobię, to widzę tutaj jaśniejszy obrazek. Oczywiście jest teraz ewidentnie jasne, że to jest zbyt silny, jasny. Ale mogę teraz zmniejszyć siłę działania tej maski poprzez korektę parametru size, na przykład.
To jest jakby zmniejszenie siły działania tego mojego blur. Mogę także zmienić samą siłę blur, rozmywając go na przykład na 100 pikseli albo na 200 pikseli. I widzimy, że ten mój udział tutaj się zaczyna troszeczkę zmniejszać. Mojej maski jest jakby coraz mniej. Ok, tak to wygląda. Im bardziej będę ją rozmywał, tym ona będzie mniej widoczna. Ale mogę zrobić to jeszcze inaczej. Zostawmy tutaj 50 pikseli i size na 1. Mogę tę maskę, która tak naprawdę wygląda w ten sposób, przemnożyć zwyczajnie przez jakiś node. Na przykład poprzez konwerter i matematykę. Jeżeli podłączę tutaj konwerter i matematykę i będzie to mnożenie przez wartość 0,5, to w efekcie otrzymam troszeczkę ciemniejszy kolor. Jeżeli będę mnożył przez coraz mniejsze wartości, to moją obecną wartość tego blur będę miał coraz ciemniejszą, mimo tego, że oryginalnie ona była biała. I taki faktor, który tutaj mam wpięty, będzie już działał całkiem pożytecznie. Zobaczcie, jak to wygląda teraz. Jeżeli miałbym tutaj normalnie wartość 1, czyli oryginalny mój node z blurem, ten wchodziłby do tego miksa, to oczywiście jest to zbyt jasne, ale mogę wartość tego mojego blura zmniejszać poprzez zwykłe mnożenie matematyczne i w pewnym momencie będę miał taką wartość, która akurat wystarczy, żeby delikatnie pojaśnić tylko to miejsce. Tak się składa, że to jest bliskie wartości 0,1. Teraz mogę jeszcze wziąć ten mój box mask, go przekręcić delikatnie, żeby sprawdzić, jak to się będzie zachowywało w różnych innych sytuacjach, na przykład teraz. I proszę zobaczyć, jak elegancko wymapowuje się z tego miejsca ta ciemniejsza strefa. Jest to super element, czy też super sposób na korektę tekstu. Przesunę go troszeczkę w bok. Myślę, że można go rozmyć tak na 70 gdzieś. No i być może dam tutaj 0,12. Nie, to już jest zbyt jasne, więc 0,1. Albo samo 0,1 wydawało się całkiem przyzwoite. Być może nawet jest trochę za jasne, więc dam tutaj sobie 0,09. I zobaczymy, jak teraz. Może nawet 0,08. Trzeba to niestety dobrać eksperymentalnie. Trudno przewidzieć, jakie wartości będą odpowiednie. Myślę, że 0,7 tak na oko. To jest w miarę dobre. Myślę, że tak mogłoby zostać. Dobra, i teraz mamy coś takiego. Mamy skorygowaną jedną taką strefę. Jest jeszcze druga taka strefa, w związku z tym mogę te dwa nody, które generują mi maskę, wykorzystać do wygenerowania kolejnej maski, którą przesunę sobie w to miejsce. Dodatkowo to multiply prawdopodobnie będzie potrzebne tutaj dokładnie w takim samym zakresie, więc możemy powielić sobie ten nod o nazwie multiply, ale zanim to zrobimy, najpierw dodam sobie nodzik o nazwie distort translate. Dzięki niemu mogę przesunąć fragment maski w inne miejsce. Zobaczcie, teraz maska jest tutaj, a jeżeli przeciągnę sobie wartość x w prawo, to maska również przesunie się w prawo. I to jest coś, o co mi chodzi właśnie. I teraz moją oryginalną maskę, którą biorę sobie z tego blura, mogę w jednym nodzie skonwertować na 0,07 wartości, a to mogę przesunąć i ponownie skonwertować, a więc ten nodzik skopiuję i zobaczymy teraz, jak to wygląda. No i teraz potrzebuję tylko te dwie maski do siebie dodać, a później wsadzić je do tego miksa. A więc użyjmy teraz noda takiego jak mix, ale zamieńmy go na add. Maskę pierwotną, którą miałem, wkładam do pierwszego wejścia, drugą wkładam do drugiego i to, co wychodzi, wtykam teraz jako nowy faktor. Dzięki temu, jeżeli popatrzę, co wyszło, będę miał tutaj korektę jasnej tekstury. Muszę ją przesunąć tylko za pomocą mojego translate'a troszeczkę bardziej w prawo. Patrzymy, jak to wygląda. Delikatnie się przesunęło. Trzeba tu kilkaset pikseli spokojnie przesunąć. To już jest bliskie rzeczywistości, dobre miejsce. Trochę za daleko, myślę. To powinno być gdzieś tutaj. Tak mi się wydaje. I teraz, aby sprawdzić, czy to jest rzeczywiście dobra maska, mogę użyć tego multiply, który mam tutaj i na przykład dać znacznie więcej, aby zobaczyć, gdzie ona leży. Ona leży w tym miejscu. Może trzeba ją trochę przesunąć w lewo jeszcze minimalnie. Gdzieś tu może, o, jakoś tak pewnie. Tu można być precyzyjnym co do ułamka piksela dosłownie. No i teraz tą maskę należy znowuż przyciemnić, aby uzyskać taki sam kolor jak poprzednio. W efekcie moja maska wygląda teraz tak. To są takie dwie maski rozmyte, dodane w tych miejscach po prostu, odpowiednich do mojej tekstury. Potrzebuję jeszcze tutaj innej rzeczy, czegoś, co zmodyfikuje mi te końcówki, ponieważ tu widzimy, że naprawdę do czarnej dziury wpada mi ta tekstura i tak samo jest z tym drugim końcem. A więc mogę tą swoją maskę kolejny raz powielić
korzystając z tego noda Translate, później Multiply, więc wciskam Ctrl-Shift-D, po zaznaczeniu tych dwóch nodów kopiuję je na dół i należy je dodać za pomocą noda ADD w ten sposób, aby połączyły się wszystkie trzy i aby one nadal stanowiły faktor. Jeżeli tych nodów robi się zbyt wiele, to być może łatwo jest stracić rozeznanie, więc może je od razu poustawiam tak jak należy, żeby było trochę bardziej czytelnie. Te nody mam tutaj, tu są te nody dodające, to są moje sumatory, one powinny tak wyglądać jak teraz. OK, no i to na razie jest w porządku. No i teraz mam tutaj dwie maski w jednym miejscu, więc należałoby z nią troszeczkę powalczyć i ją ustawić odpowiednio. To jest ta maska, która jest tutaj, więc przesunę ją teraz na sam koniec obrazu, gdzieś na wysokość 1000 pikseli może, chyba już za daleko wleciała. Jeszcze jest za daleko. Może zobaczymy, gdzie ona jest. Jest tutaj, dobra. Czyli tu, w tą stronę, jeszcze troszkę. Tu byłoby w miarę ok, myślę. Ponieważ ona będzie rozmyta i nie będzie jej za dobrze widać, to całość będzie wyglądała w ten sposób. No i oczywiście tutaj, gdybym popatrzył, co z tego wychodzi, to teraz powinien mieć tą krawędź znacznie jaśniejszą. Ale z jakiegoś powodu widzę, że ona nie jest jaśniejsza, więc sprawdźmy, o co chodzi. Widzę teraz, że tutaj stała się dziwna rzecz. Wzięło się po prostu, połączyło z tym moim nodem Mix to wyjście z RGB krzywe, które jest nieskodyfikowanym takim kontrastowym bumpem, a to wejście, które było używane do maskowania, w ogóle nie jest wpięte. Mam wpiętą tylko tą maskę bez sensu, dlatego mój wynik wygląda teraz dosyć żałośnie. To, co potrzebuję, to trzeba wziąć ten nod i go wpiąć w to miejsce. I teraz dopiero widać tą korektę. Dobra, więc sprawdźmy jeszcze, jak to się tutaj prezentuje. Coś nie widzę tej maski mimo wszystko. Zobaczmy, jak ona wygląda. To powinno być jako faktor. Dobra, teraz ją widać bardzo dokładnie. No i ustawmy sobie wartość tą 0,07. Myślę, że to będzie za mało w tym przypadku. Będzie trzeba i tak trochę pojaśnić. Jeszcze trochę przesunę. Jak widać, zabawy jest do oporu. No i być może te osoby, które lubią grzebać w blenderze, znajdą tutaj coś dla siebie. Dobra, myślę, że tak można by to było zostawić. Nie będę się przejmował tą czarną cegłą, ona może taka być. Natomiast musimy zadbać o to, żeby po drugiej stronie takiej czarnej cegły nie było. A więc będę potrzebował jeszcze jednego cyklu, jeszcze jednej wersji tych nodów, które będą generowały mi maskę, więc zaznaczę te dwa, skopiuję. Te poprzednie można zwinąć, żeby nie przeszkadzały. Ustawię je tak, żeby się ładnie komponowały zresztą. I teraz tą moją maskę na podglądzie mogę przesunąć do wartości na przykład 1, a później na wartości ujemne, aby zobaczyć, gdzie ona się przemieszcza. I to będzie spory minus, jak myślę. Gdzieś tutaj aż do krawędzi dojedziemy. Jeszcze troszkę pewnie. I teraz trzeba dodać to do kolejnego noda ADD, który tutaj jest, więc robię jego kopię. I teraz wynik dodaję na początku tutaj. To dodaję w to miejsce. A to, co wychodzi z tego noda, to jest suma wszystkich masek, którą wkładam jako faktor. Teraz możemy sprawdzić, co z tego wyszło. Dodaję viewer do ostatecznego noda i patrzymy, że tutaj jest całkiem spoko. Mogę jeszcze trochę ją odsunąć, aby pojaśnić ten narożnik tak już zupełnie. Wtedy mi się trochę przyciemni góra prawdopodobnie, ale to będzie ok. Myślę, że tak można by to było zostawić. Nadal widać tutaj pewną taką równomierność albo takie powtarzanie się, ale to bierze się stąd, że zamalowałem tutaj w pionie tą krawędź, nie rozmazując jej za mocno na boki. W tym przypadku to było zrobione trochę lepiej. Bardziej na boki pojechałem, dlatego nie widać takiej jawnej, jasnej krawędzi. Ale mimo wszystko daje się zauważyć pewna tendencja tutaj. Więc po takim ostrym przekontrastowaniu obrazu te nasze szybkie malowanie okazuje się nie być jeszcze takie całkiem doskonałe. Dobra, więc weźmy sobie teraz to wszystko ładnie, poustawiajmy, tak jak powinno to wyglądać, żeby się nikomu nie pokiczkało. I teraz sprawdźmy, czy nie można zrobić troszeczkę lepszego bumpa. Przede wszystkim te krzywe RGB są strasznie hardkorowe tutaj, więc mogłyby wyglądać w ten sposób. No i to tak sobie wygląda, szczerze mówiąc. Teraz te moje multiplaye są chyba troszeczkę, wydaje mi się, za ciemne. Dopasujmy sobie to jakoś, tak żeby wyglądało w miarę przyzwoicie.
przyciemnię to jeszcze troszkę. I teraz potrzebujemy czegoś, co nam podniesie kontrast tej naszej tekstury, jeżeli chcielibyśmy robić z tego rzeczywiście jakiś displacement map. A więc ostatecznie mogę tutaj dodać jakiś node, który będzie w grupie kolor. No i będzie nazywał się albo Brightness Contrast, chociaż to jest bardzo ostry, hardkorowy rodzaj noda, który lubi spłaszczać nieraz tą całą informację o kolorach. Ale za jego pomocą możemy fajnie podbić kontrast. Mam nadzieję, że to będzie widać teraz. Widzicie, jak się zmienia? Robi się coraz ciemniejszy, coraz więcej czarnych elementów wychodzi. To mogłoby być nawet wykorzystywane jako displacement już przez nas. Można także zmniejszyć odrobineczkę brightness, żeby to stało się jeszcze ciemniejsze. Ale jest to, mówię, taka płaska modyfikacja i niewiele tutaj się rzeczy ciekawych z tego wyciśnie. Zamiast tego możemy dodać sobie taki nodzik elegancki, który nazywa się Filter Delayed Erode. To jest node, który potrafi rozciągnąć albo skurczyć elementy, które są na teksturze jasne albo ciemne. I prowadzi to do uzyskania takiej dziwnej faktury, kratkowanej w jakieś punkciki, tak niezbyt to fajnie wygląda. Ale mimo wszystko możemy próbować używać takiego noda do jakichś korekt drobnych kolorów. Na przykład zobaczcie, jak teraz to wygląda tutaj. Dostałem jakiś taki ciekawy wzór, podobny trochę do cegiełek w cegiełkach. I samo w sobie już jest to takie, no powiedzmy sobie, interesujące. Można po takim nodzie kombinować dalej i dodać na przykład coś takiego jak kolejny blur, który będzie oczywiście blurem fast gaussian, aby szybciej się liczyło, który będzie rozmyciem na przykład na 15, aby sprawdzić, jak to wygląda. Teraz widzimy, że mamy jeszcze wyraźniejszy rysunek cegieł. Ten node Delayed Erode mogę na przykład wypiąć przez Alt D stąd i wpiąć za mój blur, aby jeszcze bardziej zaznaczyć pewne rozlania ciemnych kolorów, ale to już nie prowadzi do dobrych efektów. A więc kombinować z tymi nodami należy ostrożnie i troszeczkę myśleć, co się robi, aby uzyskać jakiś w miarę fajny efekt. Ja na razie poprzestanę na takim obrazku. Powiedzmy sobie, że do displacementu będzie on taki, no w miarę, powiedzmy sobie, od biedy. Niech już tam będzie. Można byłoby ten blur zmniejszyć do 5. Sam Delayed Erode do minus 1. Może coś takiego byśmy zostawili. Możemy też spróbować z tym Delayed Erode'em pobawić się inaczej i zamiast Step, który jest bardzo taki ostry, wybrać na przykład Feather. To jest coś takiego, co zaokrągla nam zmiany barw i można je zaokrąglać z różnym stopniem zmiany. Czy też można zrobić coś takiego, że to zaokrąglenie kolorów od czarnego do jasnego przy rozlaniu krawędzi będzie albo zmieniało się liniowo, albo nieliniowo, na różne sposoby. Jeżeli teraz ja sobie dystans zmniejszę, to moja zmiana będzie taka dosyć smukła i zobaczymy, że to wygląda tak jak teraz na przykład. Nie widzę tutaj większej zmiany, być może blur ją maskuje. W zasadzie ten blur nie jest potrzebny, wiecie, chyba go stąd usunę i poprzestanę na czymś takim. Możemy jeszcze kombinować z jakimś thresholdem, który tutaj nie daje dobrych efektów. Z jakiegoś powodu w ogóle nie widać, żeby coś się zmieniało. Jak tylko ruszę tym edge'em, to też zmiany konkretnej nie widzę. A więc ten nod wymaga po prostu eksperymentów, do których zresztą zachęcam. O, widać, że teraz się dopiero powoli przelicza. No i oczywiście nic nie widać, jest wszystko czarne. Więc ten threshold nie za dobrze tu działał. Dystans też być może jest teraz przesadzony. Więc jeżeli będę go zmieniał w ten sposób, to zmienię po prostu ilość czarnych obszarów, ściskając je tak jakby, tworząc większą kontrastowość. No i też całkiem fajny rysunek, trzeba przyznać. Więc spróbuję pojechać w drugą stronę. No i takie coś też można byłoby ewentualnie zostawić, ale ja zostanę na tym step. Step wydaje się tutaj dużo nie zmieniać. A tak w ogóle, szczerze mówiąc, wiecie, to mogę wywalić tego noda również. Po co przetwarzać dodatkowo coś, skoro i tak nie będzie miało to większego sensu, bo ten obrazek będzie mały i nie będzie tego widać. No, niestety, myśląc tak nieraz, można doprowadzić do poważnych błędów. Dobra, mamy teraz już całe nasze drzewo nodów korekcyjnych, gotowych do wygenerowania takiego właśnie czarnawego obrazka. No więc zobaczmy sobie, klikając w Node Image, który tu był na początku, jakiego rozmiaru jest nasz obrazek obecnie. Mogę otworzyć panel po N i mam tutaj informację o rozmiarze tego obrazka. To jest 2048x478 i taką też rozdzielczość przy renderowaniu chciałbym mieć ustawioną w moim panelu renderowania. Szczęśliwie taka właśnie jest. A więc jeżeli teraz ten obrazek wetknę na wyjściu do mojego Composite, to nawet jeżeli mam tutaj na scenie jakieś obiekty, jakąś kamerę i tak dalej, to one się będą oczywiście renderowały, ale tak naprawdę wykorzystane zostanie tylko to, co wchodzi do kompozita. A to, co wchodzi do kompozita, nie bierze się z render layers w ogóle, tylko tak naprawdę z obrazka. A więc ten obrazek przerenderuje jeszcze raz, tworząc z kolorowego obrazka coś, co będzie czarno-białe i co będzie wyglądało w taki sposób. Tu być może jeszcze dodam jeszcze szybko na końcu taki jeden element, tak krzywe RGB, i podniosę im delikatnie jasność, podbijając lekko kontrast.
tak żeby było troszeczkę więcej jasnych elementów, minimalnie, tak ciut, żeby mieć chociaż troszeczkę większą różnorodność barw. Albo zamiast tego noda, wybaczcie, wsadzę sobie konwerter i color ramp. Niech on tutaj będzie czymś, co będzie mi powiększało obrazek. Tu przełączyłem się na alfa, dlatego zrobiło się wszystko białe. Jeżeli teraz troszeczkę zwiększę ilość jasnego koloru, to powinienem mieć troszeczkę lepszy kontrast tutaj. Chciałbym mieć kilka chociaż elementów całkiem jasnych. Powiedzmy jeszcze troszkę minimalnie. I jeszcze troszkę. Dobra, to już wygląda całkiem spoko. I takie coś właśnie wyrenderujmy. A więc mam wszystko ustawione. Naciskam render. I obrazek się teraz renderuje. I proszę zobaczyć, bam, gotowy. Ten obrazek zapisuję sobie teraz przez F3 jako na przykład bump map albo displace map. W skrócie disp-map. Gdybym chciał teraz zrobić geometrię, która się będzie w taki właśnie sposób deformować, to ten obrazek mógłby posłużyć do deformowania tej geometrii. Teraz potrzebuję zrobić jeszcze jeden obrazek, który się będzie nazywał specular map, czyli coś, co będzie mapowało mi połyski na tej teksturze. No i w tym przypadku nie potrzebuję mieć tego blura tutaj. Specular map akurat powinien być właśnie taki dosyć bardziej precyzyjny. Więc mogę teraz zmniejszyć tutaj ten mój blur do zera i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I zobaczmy, że od razu stał się taki bardziej kontrastowy. No i to jest ok. Mogę teraz pociągnąć jeszcze bardziej na przykład kolory. Mogę też dodać więcej czerni. To jest już za dużo. Widzimy, że wszystko wzięło po prostu w najlepsze i znikło. Więc kontrast ustawię sobie na 1. I wtedy zaczynają pojawiać się jakieś takie ogryzki, jakieś takie smutne śmieci. I to jest właśnie coś, co można wykorzystać jako specular map. Tylko te elementy, powiedzmy sobie, że mogłyby się błyszczeć, mogłyby być chociaż troszeczkę jaśniejsze. Mogę zmniejszyć ilość białego tutaj, aby one były trochę ciemniejsze. Mogę dać troszeczkę więcej ich i takie coś możemy spokojnie już zostawić. Zamiast linear tutaj mogę dać także na przykład bezpline, aby te kolory się zmieniły zupełnie inaczej teraz wyglądają. Ok, mogę dać tutaj więcej czerni teraz. O, i to mogłoby wyglądać jak elegancki specular map. Zobaczcie, że on jest taki dosyć ciemny teraz, ale to właśnie dobrze, bo te cegły nie będą przecież się mocno błyszczeć. Teraz podbijam troszeczkę, ale widzę, że przy bezplajnach nic to już nie daje. To jest mocno nieliniowa zmiana. Koryguje się wszystko samo, albo właśnie. Dobra, niech tak zostanie. No i teraz to wyrenderuję po raz kolejny, więc znowuż F12. I mam swój specular map. Zapisuję go przez F3 jako nie disp map, tylko jako spec map. Jest to mapa, która będzie skorygowana stamtąd. Ostatnia rzecz, której potrzebujemy, to jest normal mapa, a normal mapę możemy zrobić już bez udziału nodów i nawet nie renderując sceny, tylko bejkując to, co mamy na scenie 3D. Ten nasz obrazek właśnie. Nawet kamera nie będzie do tego potrzebna, więc możemy ją w zasadzie wywalić, ale ja ją po prostu pomniejszę, przełączając ją normalnie w tryb perspektywy. Zresztą sama się zrobiła malutka, chyba wie o to chodzi. I teraz tak, te obrazki, które tutaj mam, mogę śmiało wywalić, one nie będą już potrzebne. Natomiast wczytam sobie jako image obrazek, który nazywa się na przykład disp map. Ten mój displacement map, który tutaj mam. Weźmy go sobie, wczytajmy. Oczywiście on jest teraz taki dosyć, jak widzicie, niewielki. Mogę go sobie powiększyć. To nie ma znaczenia, jaka będzie jego skala. Znaczenie ma, jakiej wielkości będzie tekstura, na której będę bejkował normal mapy. I teraz przejdźmy do Cycles. Cycles, widzę, że materiał to jest diffuse. I teraz cały trik z renderowaniem normal mapy w Cycles bez aktualnie displacementu i bez rozcinania siatki jest na tyle ciekawy, że warto by nawet o nim było zrobić osobny tutorial, ale już teraz powiem, o co chodzi. Aby wykorzystać możliwość renderowania normalki zamiast diffuse w tych nodach, w tym materiale, muszę użyć noda, który nazywa się Ambient Occlusion. Zmieniam ten nod, wybieram sobie inny rodzaj shadera. Ambient Occlusion jest tutaj. Jeżeli interesował Was, po co ten nod jest, to właśnie do tego on się przydaje. I oprócz tego potrzebuję również mieć jeszcze Displacement, który jest włożony do tego output materiału. No więc biorę sobie Color Displacement i bam, załatwione. I to jest wyjściowy zestaw, który pozwoli mi wyrenderować, czy też wypalić elegancko normal mapę. Teraz w tym oknie przełączę się do widoku edytora UV za pomocą Shift F10 i stworzę nowy obrazek, który będzie miał takie same wymiary jak ten, który tutaj mam wczytany jako teksturę. Na szczęście nie pamiętam, jakie on ma rozmiary, więc mogę go sobie tutaj wyświetlić szybko. Jest, zobaczcie, disp map, jest color map, więc to wystarczy, aby to sprawdzić.
wciskam N i mam tutaj podany rozmiar, to jest 2048x474. Naciskam teraz na guzik plus, aby stworzyć zupełnie nowy obrazek i podaję te same wymiary, czyli 2048x474. Nazwę sobie ten obrazek Normal Map. I tutaj muszę uważać na to, aby ten obrazek był 32-bitowym zapisem danych. Jeżeli tego nie zaznaczę, to moja normal mapa będzie miała bardzo mało poziomów wysokości i wyjdzie bardzo nieprecyzyjnie. Natomiast teraz będę mógł zapisać więcej odcieni pomiędzy wartością 0 i 1, tak jak to normalnie w normal mapie się dzieje. Alfę mogę wyłączyć, bo ten obrazek nie potrzebuje alfy. No a kolor zostanie oczywiście i tak zmieniony, więc nie jest istotny. Więc teraz mogę dać OK. Mam stworzony normal map. W trybie edycji on jest, widać, że rozwinięty dokładnie tak samo jak poprzednie mapy, więc wszystko się będzie zgadzać. I teraz, aby wypalić tą normal mapę na tym obrazku, muszę mieć w Cycles nowy node z obrazkiem typu image. Na początek jednak wcisnę tutaj Alt-Z, aby zobaczyć na podglądzie, jaki jest rodzaj materiału. I widzę, że to jest dokładnie taki materiał, jakim powinien być w Cycles. Mam tutaj podgląd tekstury, mogę mieć także podgląd materiału, one w tym przypadku są bardzo podobne. I teraz mam tutaj zrobiony obrazek z normal mapą. I taki obrazek muszę również wstawić do nodów. Pokazywałem już w innym tutorialu, jak bake'ować różne rzeczy w Cycles, więc to powinno być znane, ale workflow jest taki, że po prostu robię kopię tego obrazka, stawiam go sobie tutaj jako osobny nod i wybieram w tym nodzie po prostu moją normal mapę. I teraz jeżeli to będzie aktywny nod, to wtedy Cycles będzie bake'ował mi w tym obrazku. Jeżeli ten będzie aktywny, to wybake'uje mi w tym, dodatkowo krzycząc, że obrazek jest podłączony i wpływa na renderowany czy tam bake'owany obraz i jest lipa. Więc trzeba mieć to na uwadze, że to musi być zaznaczony nodzik, on musi być aktywny. Dobra, więc teraz przechodzę do trybu bake'owania. To jest oczywiście panel render, na samym dole jest taki subpanel o nazwie bake. Trochę go tutaj powiększę, przeciągnę do góry, aby go było lepiej widać. I teraz mam tutaj różne opcje. Ponieważ jest to Cycles i nowa wersja Blendera, to widzę, że mogę renderować, też bake'ować różne pasma, na przykład Combined, ale mi chodzi tutaj o normalki. A więc wybieram Normal Map. Zostawiam sobie przestrzeń Tangent, czy tam Tangent, która oznacza przestrzeń styczną do powierzchni. Wszystkie kierunki są prawidłowo. Kolor czerwony będzie dla X, zielony dla Y, a niebieski dla Z. Marginesu nie potrzebuję, więc ustawiam 0. Ponieważ moja siatka UV jest rozciągnięta do samych krawędzi obrazu, mogę clear zostawić, wtedy obrazek będzie wyczyszczony przed bake'owaniem i to jest wszystko, co muszę ustawić. W tym przypadku nic więcej nie potrzebuję. Ważny element jest taki, żeby mój obrazek prowadził do displacement i żeby był tutaj ustawiony shader o nazwie Ambient Occlusion. Mogę go także podbijać, wstawiając tutaj na przykład jakiś node, który powiększy mi kontrast, na przykład coś takiego jak kolor i gamma, dajmy na to. Okay? Gamma będę zmniejszał, obrazek będzie się coraz jaśniejszy, zobaczymy jak będzie dla gamy 0,5 wszystko. Teraz zaznaczam noda z moim obrazkiem i naciskam guzik bake. Oczywiście trzymając palce skrzyżowane, aby się nie wysypał podczas tego procesu Blender. Mogę go także na wszelki wypadek zapisać, nadpisując oczywiście poprzednią wersję. Teraz odsunę ten panel, w którym wyświetlane były przyciski, aby obserwować postęp i naciskam bake. Teraz widzimy, że poszło to błyskawicznie i nagle bam, zobaczcie jaka mniamuśna, piękniuśka, bum, znaczy normal mapa wyszła. Wyszła świetnie, mówiąc krótko, na podstawie tej tekstury, którą tutaj miałem. No niestety w tej teksturze były płaskie elementy, które były całkowicie czarne, ponieważ przegiąłem w compositingu wcześniej. Ale tak czy inaczej jest to elegancka bump mapa. Możemy zawsze przepuścić ją przez nody i zrobić na niej delikatniuszki blur, aby te kolory się troszeczkę porozmywały, aby nie miała ona takich ostrych krawędzi, takich ostrych pikseli tutaj, ponieważ to wszystko będzie później wpływało na to, jak będzie mapowane światło na takiej teksturze. A więc można to puścić przez blur, gdybyśmy chcieli. No ale na razie możemy zachować ją w takiej postaci. Spróbuję jeszcze zrobić jedną rzecz. Znaczy spróbuję. Zobaczymy, co będzie, jeżeli gamę ustawię oryginalnie na 1 i to będzie po prostu ciemniejszy kolor trochę. Przypuszczam, że mapa nie będzie tak ewidentna i nie będzie tak bardzo wystawała. My musimy pamiętać, że im jaśniejszy kolor tutaj, tym wyższa jest jakby względna wysokość w tym displacement. Tym ostrzejsze są różnice między górą i dołem. A więc jeszcze raz naciskam na guzik bake. Bake'ujemy. Na szczęście rozmiar tekstury jest niewielki i widzimy, że teraz ona jest znacznie delikatniejsza. I taka mogłaby nawet zostać. Dlatego teraz naciskam F3, tu jest cały czas edytor UV,
zapisuję sobie tą teksturę jako normal map, ponieważ miała nazwę nadaną wcześniej w edytorze UV, to i tutaj w tym zapisywaczu plików również tak jest. Kompresję mogę dać na 100%, 16 bitów oczywiście zostawiam i zapisuję jako PNG. No i to są moje tekstury, których można użyć do gier. No i teraz, gdybym chciał użyć tych tekstur do gier, to pytanie jest, jak to zrobić? Jak ugryźć ten temat? W zasadzie to powiem to chyba złośliwie rzecz biorąc w następnym tutorialu za jakiś czas. Także dziękuję za uwagę, to i tak był długi materiał. Trzymajcie się, powodzenia w zabawie z Blenderem.